Ja chciałem powiedzieć o takiej ostatniej sytuacji, która się przytrafiła w moim życiu. Bardzo uwielbiam się uczyć informatyki. Jest to dla mnie takie super, w ogóle rozumiem to wszystko, te wszystkie zabezpieczenia, te wszystkie niki kodu. I kupiłem sobie kurs kilka dni temu. I w pewnym momencie zobaczyłem, że ten serwis włączył promocję na wiosnę. Minus 45%, ale ja kupiłem go, gdy był minus 20%, uwagi na to, że był to nowy kurs, a każdy kurs, który wychodzi, ma jakby jakiś rabat, żeby zachęcić kupujących. No i tak mi się to nie podobało, bo straciłem 30 zł. I mówię sobie... I tak trochę sobie przemilczałem z tym, ale poszedłem do mojego taty, ale w głębi serca wiedziałem, co muszę zrobić. Wiedziałem, że tak naprawdę muszę powiedzieć, że odda mi diabeł 7-krotnie, co zabrał. Ale no, mając to w sercu i tak poszedłem do taty, zapytać go jakby, no, co zrobić, no nie fajnie było, że jakby zabrał mi diabeł 30 zł, no jednak wolałbym zrobić z tym coś innego. I tata mi mówi, że właśnie muszę zrobić to, co mi leży na sercu, w sensie, że powiedział mi, że muszę jakby powiedzieć, że muszę go jakby przeknąć i powiedzieć, że odda. Ale jakby no, to było identyczne to, co leżało mi na sercu. Poszedłem do mojego pokoju i powiedziałem: diable, oddasz mi 7-krotnie, co zabrałeś. Ale w głębi serca czułem, że tak naprawdę ja nie chcę 7-krotnie, ja chcę jeszcze więcej. Ja chciałem, że on mi to zaokrągli, ponieważ zabrał mi 29,99 zł. Ja chciałem, żeby oddał mi 30 i to jeszcze razy 7. I powiem wam, następnego dnia... nie dostałem 7 razy tyle, tylko dostałem 10 razy tyle. Zaokrąglone do 30 i jeszcze 10 razy tyle. W poniedziałek zaloguję się do konta i puszczę dziesięcinę. Szybka ściąga. Chciałem jeszcze powiedzieć o lękach. Dzisiaj w aucie, jak jechałem do kościoła i słuchałem muzyki, bardzo lubię muzykę, bardzo mi się dobrze przy niej myśli, to myślałem sobie o lękach, o strachu, o tym, jak to paraliżuje. I doszedłem do wniosku, że gdybym się bał w ogóle biznesu, to do niczego bym w życiu nie doszedł. Jeśli zacząłbym się bać, to bym się po prostu zatrzymał. Moja strona, można ująć, że jest dla mnie takim jakby skarbem. Bardzo ją lubię, w ogóle dodaję tam różne rzeczy, obserwuję, analizuję wszystko. I na moją stronę, ponieważ ja sobie tam wzrastam, ciągle pozycja w Google idzie do góry, pozycjonowanie super, zaczęły być wykonywane non-stop ataki mające na celu przedarcie zabezpieczeń. Ja się, jest to mój taki skarb, a ja lubię bardzo zabezpieczenia, no to zobaczyłem, że w ogóle poznałem tak, poznałem lokalizację, poznałem w ogóle wszystko, dowiedziałem się skąd ta osoba jest, wszystko i mówię w ogóle, wow, taki mój skarb, te zabezpieczenia są nie do zdarcia, hasło, które się zmienia co 60 sekund. I tak naprawdę informatyka polega na przełamywaniu problemów, które non-stop się pojawiają. I ja wiem, że ja przełamuję problemy, ale gdybym się bał, to mogę mieć pewność tego, żebym się zatrzymał i żadnego problemu nie przełamał. Dokładnie. I dlatego nie wolno nam się bać, Amen. Bo zatrzymamy się w miejscu. Amen. Musimy przełamywać problemy. Amen.